Halo, halo, witam serdecznie w trzecim odcinku z serii No Rest for the Wicked. No i w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie pierwszy, powiedzmy, dungeon, a mianowicie fortecę marynarzy, więc zobaczmy. Od razu pierwsi przeciwnicy na rozpoczęciu. No ja osobiście mam dosłownie większy zasięg od przeciwnika. Mogę sobie za darmo go obijać. Znalazłem jakiś podwójny miecz, który jest super efektywny. W sumie z tego co słyszałem, bronie są chyba losowo generowane. Chociaż już dosłownie nie pamiętam. Coś tam było w zapowiedziach od twórców, że bronie mogą być jednak inne dla różnych graczy, więc może dla was walki będą trochę trudniejsze. Ja osobiście mogę tak obijać wrogów, co to w ogóle jest? Dobra, z tym może być trochę ciężej. Chociaż w sumie, proszę bardzo, jakie proste pojedynki. Albo mogę jakoś mu przejść na plecy. Pamiętaj, aby zużywać koncentracja poprzez korzystanie z run. A rzeczywiście, naładowała mi się. Tylko nie wiem, za jakim pośrednictwem. Dobra, warto by było się jeszcze może uleczyć. Leczeń mamy całkiem sporo. Same zupy grzybowe wystarczą. Jedna rzecz, jaką potrafię ugotować. Co my tu mamy? Olej do ulepszania broni. No dobra, lokacja się trochę rozwidla. Przy okazji są też jakieś szczury. Czy one mogą mnie zaatakować jakimś sposobem? Tylko piszczę. Dychanie ma znaczenia. Dobra, zobaczmy wyższe piętra. Jest kolejny przeciwnik. Nie no, te pojedynki są super banalne za pomocą tej broni. O nie, jeszcze kusza, dobra, z kusznikiem może być trochę ciężej. Będę musiał jakkolwiek do niego przebiec na szybkości, skrócić dystans najlepiej. Już nie mam staminy. Dobra, to boli. Kurde, jak on do mnie strzela przez ścianę? Dobra, nie chcę jeszcze umierać. Ten kusznik jest przerażający. Ale mnie załatwia. Jeszcze jeden atak. Dobra, nareszcie. O, rany. Okrągła tarcza. Nie wiem, czy w sumie będę miał miejsce, żeby to wyposażyć jakimś sposobem. Nie no, bo mam miecz dwuręczny, to nie ma sensu. Bronie się jednak średnio dopasowały. Ale pierwszy trochę trudniejszy wróg. Dobra, co my tu mamy? Miedziany kilof. Ja do wydobywania zapewne jakichś materiałów. Podstawowe narzędzie służące do wydobywania surowca z żył rudy. Przy okazji, ile my w ogóle ważymy? To będzie coraz więcej, 46? Nie, chyba standardowo. Tyle, ile było poprzednio. Czyli to, że zbieram jakoś super wiele surowców, to nie ma znaczenia na nasz udźwig, tylko te przedmioty, które mamy wyposażone. Z tego co rozumiem. A przy okazji mamy rzeczywiście jakąś rudę, wymagane narzędzie pickaxe. No to sobie wyposażmy, tak jest, i używamy. Nie, może się przydać na przyszłość zebranie materiałów. Tak jest.
Też w okolicy widziałem na przykład jakieś drzewo, chyba tak samo do obrady, na przykład coś ściąć. No, proszę bardzo. No jeżeli nie zwiększa to naszego... Jeżeli nie ma to wpływu na udźwig, to bierzemy. Jasne, że warto. Ten zasób uległ wyczerpaniu, dobra. A, jeszcze coś mieliśmy na podłodze, dobra, więc chodźmy dalej. Co mi jeszcze minęło? Bo jeszcze tak dałoby radę się przedostać po pojedynczym jakimś... pojedynczej belce, to trochę bardziej ryzykowne. Ale daliśmy radę. I w związku z tym mamy skrytkę. Olej, mała fiolka, postawę. Dobra, możemy chyba już zejść, tak na przykład. Jeszcze dałoby radę jakkolwiek zeskoczyć tędy, ale nie wiem, czy to jest odpowiedni moment, mówiąc szczerze. No dobra, spróbujmy. Jakiś przedmiot fabularny, klucz do magazynu. A dobra, chyba dobra. Zawaliłem. No nie. Teraz muszę dopłynąć gdziekolwiek. A no niestety. Czasami mam wrażenie, że jeszcze jest kilka kroków do wykonania, a to niestety nie było opcji. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kolejna drabina do sprawdzenia. No, zobaczymy całą lokację w bardziej szczegółowym stopniu. Teraz niżej do obrady zaskoczyć, tak jest. I kolejne sekrety. Z tym razem... O, kolejne bomby do rzucania. To pod dolnym mamy z kolei, ale do tej pory nie wykorzystywałem. Przydałaby się w sumie na kuszników, na przykład. Albo te specjalne umiejętności, ja w ogóle o nich zapominam całkowicie. Naciśnij Y, mając wyposażoną łopatę, aby kopać. Czy ja mam ją wyposażoną? Tak jest, dobra. No to kopiemy, może będzie jakiś skarb. No dobra, zbieramy. Pałka jakaś nabijana gwoździami. I bez przerwy nie ma to znaczenia na nasz udźwig. Mamy 46% rzeczywiście. Jeszcze informacja fabularna. Kiedy pędziłem przez zgniłe bagna, nitowie doganiali mnie po lewej i prawej stronie. Pomór zatruł ich umysły, a kwaśna woda kończyny, pozostawiając jedynie dzikość i żądzę krwi. Moją jedyną nadzieją było dotarcie na stały ląd, wyciągnięcie miecza i stawianie ostatniego oporu. Nawet gdybym miał umrzeć, nie oddam moich zwłok tym trującym wodom. Z przygód w dziczy autorstwa Sulina Frota. A to nie znam. Jakiś realny... autor, kojarzycie? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Do obrady niżej zeskoczyć, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że do wody bym zeskoczył i tyle. Na razie wolę nie ryzykować. Dobra, kolejne piętro. Niech będzie. Jest kusznik znowu jakiś? Co to jest? Tak. Dobra, specjalna umiejętność jest przydatna na podobnych wrogów. A czy mogę regenerować koncentrację za pomocą zwyczajnych ataków? Dobra, to ma sens. Czy nie możemy bez przerwy spamować umiejętności specjalnych? Musimy też wykazać się zwyczajną znajomością oręża. No, czasami w niektórych grach czeka się tylko na umiejętności specjalne, a tak się nic nie robi.
Dobra, klucz do zachodniego tunelu jest wymagany. Nic podobnego nie widziałem. Dobra, jeszcze wyżej wskoczyć? Nie, to już chyba zbyt ryzykowne. Raczej nie ma opcji. Przy okazji chyba mamy jakiegoś save'a, jeżeli dobrze widzę. Do ściany, okej. Niektóre przejścia naprawdę ciężko zaobserwować. Ciekawe. Jeszcze dalej. No i dobra, mamy możliwość odpoczynku. Znaczy, to nawet nie jest odpoczynek, przepraszam. Po prostu się save'ujemy, że jeżeli zginę, to w tym miejscu się zrespimy później. No szkoda, że nie ma normalnego save'owania. To jest bardziej intuicyjne, bym powiedział. Jednak się przyzwyczaiłem w innych soulsajkach. Co my tu jeszcze mamy? Kolejne grzyby. Wow, co ja w ogóle znalazłem? Fiam, jak ja to przed chwilą w ogóle zrobiłem? Dewastację. Wydawało mi się, że sprintu tak wjechałem i wszystko zostało zniszczone. Dobra, gdzie ja się w ogóle udaję? To jakieś dungeony straszliwe. O, tędy. No wszystko do zebrania, to już miałem wcześniej podobne materiały do ulepszania postaci. I przeciwnik jakiś, co ja w ogóle widzę? Jak go jeszcze zaszedłem? Jakimś sposobem mnie nie zaobserwował. Już jakie wbicie z góry, kurde. Dobra, niektóre ataki są naprawdę bardzo interesujące. Może się samemu domyślać, w tutorialu niczego już nie mieliśmy. Tu jest kilku kolejnych wrogów, dobra, bo lokacja jest trochę trudniejsza, bym jednak przyznał. Jak to rozegrać? Tędy? O, patrzcie na to, gdzie ja w ogóle się udaję. Ja chyba zrobiłem kółko na początek lokacji. O, tędy jeszcze dałoby radę wskoczyć. Ile to jest w ogóle sekretów? Ta miejscówka jest tak w ogóle wielopoziomowa, że to jest naprawdę niesłychane. Jeżeli tak się będzie każdy dungeon prezentował, to wyróżę sukces tej produkcji, muszę przyznać. Dobra, dałoby radę tędy przeskoczyć przykładowo i chyba od razu na wroga zaatakować. A to za chwilę. Dobra, bo ja bez przerwy obrywam. Obrażenia od ognia. No to już trochę trudniejszy przeciwnik. Ale teraz już mnie nie widzi. Będzie chodził po niewidzialnym? Dobra, jednak nie. Już mnie zauważył? Jak się zachowuje, jak jakiś pijany. Nie, bo z tego miejsca to ja dużo mu nie zrobię. Jakoś trzeba będzie zajść zaraz. O, tędy, come on. Ta gra jest trochę krwawa, trzeba przyznać, jak tam przepoławiamy przeciwników. Ładnie to wygląda. No to już nie jest tak prosta, tak przyjemna rozgrywka jak w Ori.
bo bardziej family friendly, a tutaj jednak twórcy poszli dark fantasy, straszliwe, krwawe. Więc trochę inny jednak klimat. Dobra, co my tu mamy? Biorę wszystko, ale... Co się dalej tam dzieje? Jakieś kilka poziomów niżej, zupełnie inne lokacje, bardzo ładnie to wygląda. Aż się można zgubić czasami. O co tu w ogóle chodzi? Pociągnij za dźwignię? Potrzebny jest uchwyt. Bo ja mógłbym spuścić na jakiegoś przeciwnika. Dobra, szczegóły, sakrament. Odnaleźliśmy wschodnie wyjście z twierdzy, ale ciężka brama jest zamknięta i wydaje się, że ktoś grzebał przy dźwigni. Zaraz, ja mogę jeszcze coś zrobić w związku z tym? Dobra, może później. Ej, kurde, to wydaje mi się, że chyba poszedłem w trochę złe tereny. Patrzcie na mapę. Czyli tak naprawdę ja jakoś tędy jeszcze mógłbym chyba dalej rozegrać. Tam już wcześniej nie zwróciłem uwagi. To trudno. Dobra, może jeszcze do obrady kogoś zajść. Pamiętam, że byli pojedynczy wrogowie w okolicy. Na tej większej arenie, więc teraz wolałbym się skradać przez chwilę. Nie mogę jej zrobić. Klucz do jadalni jest potrzebny. No, walka na kilku jednocześnie może być już trochę trudniejsza, ale daliśmy radę. Ze specjalnymi umiejętnościami w szczególności. Jaki jest zasięg tej broni? Porąbane to jest. Ja nie mogę. Daliśmy radę. Ale kurde, jak koleś nawala z tego granata, czy jak to wszystko nazwać, to jednak boli. Obejrzeć plakat? Wszyscy upadają, tylko niektórzy zostaną wskrzeszeni. Palen nas dusi, a potem opodatkowuje. Prosimy o żywność i lekarstwa. Oni wysyłają żołnierzy. Ellsworth, Elias Grafson i władcy Tiru. To tylko marionetki z kontynentu. Powstańcie, odzyskajcie swój dom. Zawsze byliście wskrzeszonymi. Dobra, jakoś należy przejść przez wrota ogromne, ale do tej pory... No nie mogę niczego zrobić. Jakiś mechanizm jest jeszcze potrzebny i dopiero wtedy... Klucz do jadalni to... zaraz, już chyba wiem, gdzie wykorzystać. Tędy z kolei niżej byliśmy tam? Ale... No jeszcze pewnie wrócimy. Wydaje mi się, że coś nas ominęło w okolicy. No i klucz do jadalni.
To szykuje się walka. No, trochę musiałem wykorzystać. Może w sumie podobne kwestie lepiej zostawiać na bossy, nie wiem. Thank you, stranger. Thought I could sabotage the gate, keep more of these savages from reaching Sacrament's walls. But I got my damn fool self trapped too. Suppose there's a reason I'm a blacksmith and not a soldier, huh? Name's Fillmore. If you ever need anything repaired, you come to me. Nothing I can't fix. Now here, this will open the gate. Get yourself to Sacrament, through the Auburn Glades to the east. It's the safest place for both of us. But keep a careful eye out. I heard some of these Risen speak of a foul presence outside the city's gate. Dobra, w takim razie rozmawiaj. You go on ahead, clear the road. I can't fix nothing if I'm dead in a ditch. Nie, nie mogę naprawić. Sprzedaj, kup. Co my to możemy jeszcze zrobić? Ej, come on. Coś do kupna, zobaczmy. Jabłko, które jest nasze sprzedawca. Jakieś inne topory, inne bronie. Ile to kosztuje? No to w sumie mnie stać. Lepszy bym miał od razu statystyki. A nie, bo to jedno srebrne jest potrzebne. A to z kolei. Czy ja mógłbym to wykorzystać? Dobra, wykupię sobie, niech będzie. Czyli teraz wchodzimy w statystyki, jeszcze się ulepszymy przy okazji. No na razie podejdę w te rzeczy, tak jest. Ekwipunek, co my tu jeszcze mamy nowego? Kaptur? Może być. No i spodnie. Udźwig 49%, dobra. Jestem zadowolony. No cóż, te lokacje są trochę większych rozmiarów, naprawdę jest tyle możliwości. No nie wiem, ten na przykład do góry jeszcze. Materiał za darmo. Ja, bierzemy wszystko. O, jest i przeciwnik. Jakiś alchemik, czy jak go nazwać, rzuca bombami, granatami, czy co to w ogóle jest. Dwuręczny miecz o trochę lepszych statystykach, o jeden, ale więcej waży. Niedopałek, żarzący się odłamek nieznanego pochodzenia. Jeszcze sporo warte. Ja to mogę lepszy mieczyk chyba zastosować, co jest. Już się chyba ustawiło. Dobra, może być. A to jeszcze odblaski, patrzcie jak się miecz nawet nam świeci. Fajnie to wyglądało. A to musi się światło odpowiednio ustawić. Coś jeszcze mamy nad nami, możliwość jakiegoś dostania się do sekretów, ale nie wiem jak to zrobić w sumie. Jakie miałbym to wykonywać? Patrzcie na tą wspinaczkę. Jak te lokacje są wielopiętrowe, to jest niesamowita sprawa. No ja nie jestem doświadczony, jeżeli chodzi o podobne tytuły, mówiąc szczerze.
w widoku izometrycznym. W zeszłym roku grałem na przykład w Diablo 4, ale to tam nie było takich w ogóle rozgrywek. Z podobną wspinaczką. Niesamowita sprawa. Dobra, czy ekwipujemy się? Tak jest. Już jestem trochę bardziej opancerzony, ale to by nam zwiększyło klasę? Nie. Czy dalej jestem, powiedzmy, średniego wyposażenia, ciężkości. Dzień 41. Badania tej zapyziałej nory. Czy nie ma centymetra sakry, na którym ci nieszczęśni ludzie mogliby nie popaść w nędzę? Czy widzą wokół siebie tylko starożytne ruiny i myślą, kontynuujemy tę szlachetną tradycję? Rozbiłem obóz w opuszczonej nadmorskiej fortecy, która z pewnością kiedyś była dumną budowlą, latarnią morską dla przybywających statków. Teraz to pozbawiony dachu pomnik kiepskiego murarstwa. Mam nadzieję, że wieczorem nie będzie padać. No właśnie, bez przerw wszędzie pada, jeszcze najgorzej. Nie możemy się już schroić. Przy okazji dałoby radę jeszcze niżej zaskoczyć, ale wydaje mi się, że nie byłoby możliwości powrotu, więc jeszcze odczekam. I przy okazji zbadamy resztę terenów. Wtedy na przykład chyba mnie coś pominęło. Nie, to jakoś na samym początku chyba eksplorowałem główny dziedziniec, tak jest. To naprawdę jest tyle sekretów, mam wrażenie, na każdym kroku, że wolę jeszcze dwa razy sprawdzić. Ale chyba wszystko pokazałem, chociaż patrząc na to mamy jeszcze... A nie, tu byliśmy chyba, tak, rzeczywiście. Skrytki są otwarte. A więc jeszcze co mógłbym zrobić, to zeskoczyć tędy do jadalni. I tu mieliśmy możliwość jakiegoś zeskoczenia. Zaraz zobaczę, co to jest warte. Albo nie, wejście do góry, o. Tędy. I dobra, da jeszcze przeskoczyć. No co mi to wszystko? Jakie w ogóle przejście tajemnicze? Urany. Jaka to jest ryzykowna rozgrywka? Biorę wszystko. No już chyba mogę zaskoczyć. Dobra, jeszcze dalej i to już jest zeskok jakoś super na dół, ale nie wiem, co by mi się stało, jeżeli bym tak zrobił. Ekwipunek. Mapa. Co by się przydało w tej grze, to zobaczyć jakieś podsumowanie lokacji. Czy wygrałem na przykład całą lokację na 100%, czy warto było jeszcze czegoś szukać dodatkowego? Bo ta gra jest tak po prostu wielopoziomowa, że nie wiem, czy wszystko sprawdziłem. A chciałbym mieć wszystko już zakończone na 100%. Drzwi? O, jeszcze coś mamy. O, proszę bardzo, kolejne sekrety. Niesamowite to jest, jak te dungeony są rozbudowane. I chyba tyle? Mógłbym jeszcze zaskoczyć, ale to już chyba trochę bez sensu. Ja to wchodzimy wyżej.
Dobra, kolejni wrogowie. Ty jak potrafisz dashować? O kurde, dobra, to bolało. Nie spodziewałem się podobnych opcji ze strony wroga. Przed dwa razy atakuje i wtedy ja mam możliwość wykonania kombosa. No to po raz kolejny. Wystarczy, że podskoczy, wykona kolejny atak i teraz ja jestem gotowy na zadanie kombosa, dwa ataki i tyle. Przy okazji jakieś nowe spodnie. O lepszych statystykach, większym udźwigu też, czy jak? Nie wiem. Kaptur tak samo, chyba tak, lepsze staty. Ale już jestem ciężki, to bez sensu. Teraz normalny, dobra, może być. A dobra, kopiemy, proszę bardzo, kolejne ciekawostki. Przy okazji do obrady jeszcze zaskoczyć, ale nie, to byśmy się wrócili, bez sensu. Przemknąć? Nie wiem, czy bym czegoś nie rozwalił jeszcze. Nie, chyba nie da radę. Co mam dalej wykonywać, tak? Pociągnij za dźwignię, to jest jakaś winda chyba. To jest akurat najprostszy rodzaj wroga. Ja mówiąc szczerze, chciałem jeszcze na dół się przedostawać, bo na górę to już bardziej skomplikowana kwestia. W sumie jeszcze mnie inna rzecz interesuje. Co teraz? Kolejna winda, co jest? No właśnie. No właśnie. Nauczyłem się z Elden Ring, że takie sekrety mogą się czasami znajdować, ale gdzie my teraz idziemy? Patrz, jakie sekrety. I co jest? Musiałem zniszczyć coś. Szczura i dopiero wtedy mi twórcy zapewnili. Nie no, bo ja się wycofuję na jakieś totalnie wcześniejsze tereny. A, skrót mamy do odblokowania, okej, dobra. Tak jest. Pamiętam, że tu wcześniej byłem. Po lewo. Z prawej strony z kolei. Echa, już nie ma niczego wartościowego, okej. No w każdym razie skrót żeśmy odblokowali, więc to nam bardzo dużo zagwarantuje. Naprawdę? Nie, to się po prostu nie liczy jako pierwsza śmierć, to jest niemożliwe. Nie, to się nie liczy jako pierwsza śmierć, come on. To było tak głupie. Czyli spadłem do wody i za dużo się taplałem i zginąłem przez to. Nie, takie rzeczy się nie liczą jako pierwsze śmierci. Ja protestuję. Dobra, ja nie wiem, co ja robię. W tym miejscu zakończę odcinek, ponieważ ta seria jest na zero śmierci, ja wam mówię. Nie, już będę musiał bardziej
Spokojnie podejść i zobaczymy przy okazji jakieś nowe tereny. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonko po kolejne odcinki. No i sobie tyle, ja się z tym żegnam, no jutro.